Hej, dzisiaj krótka opowieść na temat cysty Beckera, bądź torbieli Beckera. Co to jest i dlaczego się pojawia, w jaki sposób możemy sobie z nią poradzić. Cysta Beckera to nic innego jak nagromadzenie się płynu stawowego w dole podkolanowym, czyli w tej tylnej części stawu kolanowego. Dlaczego do czegoś takiego w ogóle dochodzi? Jakby tą torbiel Beckera często dzieli się na takie dwa rodzaje. Pierwsza, czyli tak zwana torbiel podstawowa, która występuje u dzieci najczęściej między 7 a 15 rokiem życia. Jej pochodzenie jest często określane jako idiopatyczne, tak? Czyli nieznana jest jakby taka konkretna przyczyna, dlaczego ta torbiel powstała. Z kolei tak samo jak ta torbiel przychodzi często bez znanego powodu, tak samo samoistnie potrafi po prostu się wchłonąć i nie ma po niej śladu. Taka torbiel u dzieci jest często wyraźnie odczuwana, wyczuwana w dole stawu kolanowego i także jest dość wyraźnie widoczna i przede wszystkim to daje nam jakąś informację, że cokolwiek tam się dzieje, ponieważ często ona przebiega całkowicie bezobjawowo. Z kolei mamy drugą wersję, czyli torbiel wtórna. Ona z kolei dotyczy dorosłych i najczęściej to jest między 35 a 40 rokiem życia. I tutaj z kolei ta torbiel Beckera jest pewną jakby konsekwencją tego, co się dzieje w stawie kolanowym, ponieważ dochodzi do zwiększonej ilości, do nagromadzenia się płynu stawowego wewnątrz stawu kolanowego. I ten płyn zaczyna się oczywiście uwypuklać do tego dołu podkolanowego. Tylko teraz, jaka jest przyczyna tej zwiększonej ilości płynu? Między innymi może być to reumatoidalne zapalenie stawu, jakaś zaawansowana choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego, bądź też uszkodzenie jakichś innych struktur, które leżą wewnątrz tego stawu kolanowego. Jakie objawy są cysty Beckera? Tak wspomniałem, w tej cyście pierwotnej często ona jest bezobjawowa, tylko po prostu jest widoczna. U dorosłych też są takie sytuacje, że pacjent o tym nie wie, że coś takiego się dzieje. Może to być przy okazji badania jakichś innych struktur w kończynie dolnej, ale jeśli występują jakieś objawy, to najczęściej jest to po prostu ból w okolicy stawu kolanowego. Czasem jest to ból stały, a czasem będzie na przykład przy jakimś konkretnym ruchu, na przykład częściej do wyprostu, tak? Ponieważ jeśli prostujemy kolano, to będziemy tą wypukłość tej torebki stawowej jeszcze mocniej dociskać, a to będzie prowokować ból. Czasem jest też taki uogólniony obrzęk stawu kolanowego, także w jego przedniej części. Z takich dodatkowych objawów może także wystąpić coś takiego jak takie blokowanie się stawu kolanowego, że staw kolanowy pracuje swobodnie w pewnym zakresie ruchu, później jest lekkie przyblokowanie, gdy przejdziemy przez to przyblokowanie, on znowu ma pewną swobodę, tak jakby napotykał pewną przeszkodę. Teraz, jak możemy podejść do jakby samego leczenia tej cysty Beckera? Przede wszystkim, jeśli chodzi o dorosłych, to powinniśmy zastanowić się, co może być przyczyną tego problemu. Samą cystą warto się wspomóc oczywiście ćwiczeniami, które będą umożliwiać, będą wspomagać drenaż tego płynu z tego dołu podkolanowego. Możemy także wspomóc się kinezjotapingiem bądź różnego rodzaju drenażem manualnym. Inną sytuacją z kolei jest to, kiedy ta cysta pęka. Różne są statystyki, ale tak średnio wychodzi, że 2 cysty na 20 pękają. Do tego pęknięcia może dojść podczas wysiłku fizycznego, to najczęściej, ale także przy jakichś niepozornych czynnościach. Po prostu podczas na przykład zwykłego chodu czy wstawania z krzesła. I wtedy z kolei ten płyn, który mamy w dole podkolanowym, on zaczyna się rozlewać na całe podudzie. Jest uogólniony obrzęk, często dość znaczny, to mogą być różnice nawet 5 cm w obwodzie łydki czy stawu skokowego. I wtedy konieczna
jest diagnostyka różnicowa poprzez USG. Konieczna jest wtedy wizyta u lekarza, ponieważ taki obraz pacjenta z obrzękniętym podudziem zawsze musi być zróżnicowany z zapaleniem żył głębokich, ponieważ jest to bardzo poważne. Jest to bardzo poważne schorzenie, więc od razu tak naprawdę trzeba je wykluczyć, czy to jest cysta Beckera, czy to jest zapalenie żył głębokich. Jeśli była to, powiedzmy, tylko pęknięcie cysty Beckera, to wtedy oczywiście wdrażamy wszelkie sposoby leczenia obrzęku, także to może być, tak jak wcześniej mówiłem, drenaż manualny, pewne ćwiczenia, które będą umożliwić, wspomagać ten odpływ płynu z całego podudzia. Także bardzo dobrze będzie sprawdzał się tutaj taping jako wspomaganie naszej pracy. Także podsumowując, gdy pęknie cysta, musi być diagnostyka różnicowa z zapaleniem żył głębokich. W pozostałych przypadkach koniecznie zajrzyjcie do fizjoterapeuty, żeby on wam pomógł po prostu poradzić sobie z tym obrzękiem, żeby jak najszybciej uzyskać pełną ruchomość stawu kolanowego. Dzięki.